Witaj YouTubie, znowu ja, Zenek. Tym razem chciałem powiedzieć coś o kartach Inferna. Są to karty, które wybrałem na samym początku gry. Tak z biegiem czasu zmieniłem trochę zdanie na ich temat, bo myślałem, że są dość cienkie, ale teraz zauważyłem, że są dość dobrymi kartami. Dobra, może zacznę od początku. Pokażę wam, jakich bohaterów mam. Mam w sumie dwóch bohaterów Inferna. Pierwszy to jest Xorm. Drugi to jest ten podstawowy, który wybrałem na samym początku. Jest to Grant, poszukiwacz nierozgody. Tak jak mówiłem, wszystko zaczyna się od wyboru bohatera. Praktycznie dzięki temu będziemy do bohatera będziemy musieli dostosować jednostki i ewentualnie szkoły magii. Grant ma dwie szkoły magii. Jest to bodajże magia pierwotna i magia ognia, tak? A Xorm ma tylko magię ognia, tak jak widać, ale ma za to dodatkową umiejętność specjalną. Za dwa punkty surowców może na jedną turę zwiększyć obrażenia stworzeń walczących wręcz o jeden. Jest to dość dobre, jeżeli mamy już dość dużo jednostek wystawionych na polu bitwy. Czasami może to przeważyć szale zwycięstwa na naszą stronę. Także no to już kwestia wyboru. Kwestia waszego wyboru, którym z tych bohaterów będziecie grali. Są jeszcze oczywiście inni bohaterowie, ja na razie ich nie mam. A grałem trochę Xormem, ale szczerze mówiąc chyba przysiądę się z powrotem na tego podstawowego bohatera, bo po prostu dwie szkoły magii to zawsze jest coś ekstra. A ta dodatkowa siła i ten dodatkowa umiejętność, no nie są jakieś takie mega wypasione. Dobra, rzućmy sobie na razie tego bohatera. Wydarzeń nie będę omawiał, bo to jest kwestia indywidualna, kto tam jakie wydarzenia sobie dobiera, to tam praktycznie aż takiego dużego wpływu nie ma, chociaż te wydarzenia dodające siły ataku i odwetu są dość niezłe. Więc dobre są też te, które pozwalają nam dodać energii i dobrać kartę lub wymienić kartę. Okej, to zaczniemy od stworzonek. Stworzonka Inferna. Najsłabszym z stworzonek jest Maniak. Jest atak wręcz. Ma dwa punkty ataku, jeden punkt odwetu, dwa punkty zdrowia. No nic specjalnego na sam początek. Dobra jednostka, później można zastąpić czymś innym. Dalej mamy Piekielnego Ogara. Jest to całkiem niezła jednostka, ponieważ ma szeroki atak, co pozwala atakować w rzędzie pozwala atakować maksymalnie 3 jednostki, także tak naprawdę potrafi zadać nawet 3 punkty obrażeń trzem jednostkom. 2 punkty zdrowia, no, może być na początek, szczególnie jeżeli kosztuje tylko jeden punkt surowców, także wystawiamy go na samym początku, a później gdy przeciwnik postawi na jakieś 2 jednostki koło siebie, to możemy zaatakować i zadać 2 punkty obrażenia. Co dalej? Następna jednostka za 2 punkty to będzie Rodzicielka. Rodzicielka to jest magiczny strzelec. Oczywiście, tak jak większość strzelców, ma niewrażliwość na odwet i dodatkowo daje nam możliwość, znaczy ma umiejętność kanałowania magii, czyli dodaje nam, gdy jest na polu bitwy, dodaje nam jeden punkt magii do naszego bohatera. Następną jednostką jest Skub. Całkiem niezła jednostka, chociaż w sumie dość droga jak na 2 punkty surowców, bo wymaga 2 punkty siły i 1 punkt magii. Jest to magiczny strzelec, pewnie dlatego wymaga ten 1 punkt magii. 4 punkty zdrowia, 2 punkty ataku, niewrażliwość na odwet i 0 punktów odwetu. No, może być, jak na początkową jednostkę przydaje się za 4 sztuki mieć w talii tych jednostek. Szaleniec, jakiś starszy brat maniaka, jak widać. Niewrażliwość na odwet, szeroki atak, czyli tak samo jak Ogar. Tak samo jak Ogar potrafi zaatakować 3 jednostki naraz praktycznie, czyli może zadać nawet 6 punktów obrażeń, co jest już sporą ilością. W połączeniu na przykład z bonusem tego gościa, bohatera, jeżeli dodamy 1 punkt ataku do niego, to jest to jednostka, która walczy wręcz, to tak naprawdę będzie zadawać 3 obrażenia, czyli jeżeli zaatakuje 3 jednostki, to zada 9 punktów obrażeń, czyli jest naprawdę sporo. Stworzonka, co dalej? Dalej mamy coś takiego jak Dręczyciel. Dręczyciel jest tylko karta niezwykła.
Działa to mniej więcej tak jak kula ognia, czyli ma obszarowy, znaczy jego specjalną umiejętnością jest obszarowy wybuch zadający atakujący dwa pola. Co dwa, nie, dwa obrażenia wszystkim stworzeniom znajdującym się w pobliżu trafionej jednostki. Czyli to jest taki kurczę w sumie krzyż ten tych chyba wychodzi z tego, z tego jego ataku obszarowego. Dwa punkty ataku i oprócz tego zadaje te obszarowe. Zadaje ten obszarowy wybuch, także w sumie może chyba uszkodzić trzy jednostki maksymalnie, albo cztery jednostki maksymalnie może uszkodzić, czyli 2 razy 4 to daje 8 punktów tak naprawdę. Czyli dość kozacka jednostka. Jest to magiczny atak wręcz, także tak samo działa bonus z Xorma na niego. Jeżeli dodamy, zużyjemy tej umiejętności, to będzie miał atak 3, także 3 razy 4 to jest 12 punktów. Może zadać maksymalnie obrażeń w jednej turze ten dręczyciel, także dość jest niezłą kozacką jednostką. Następnie mamy niszczyciela, nie ma żadnych specjalnych umiejętności, jest dość silny, ma 4 punkty ataków, 3 punkty odwetu i 4 punkty zdrowia. No, opłaca się mieć ze 3 co najmniej jednostki, 3 karty te jednostki. Tak samo z dręczycielem, przydałoby się jeszcze jedna karta dręczyciela. Cerber jest to jednostka też niezwykła. Jednostka niezwykła, 3 punkty ataku, 1 punkt odwetu, 3 punkty zdrowia, niewrażliwość na odwet i szeroki atak, czyli tak samo jak szaleniec. Tak samo jak szaleniec i ogar. Może zaatakować maksymalnie 3 jednostki, zadając im po 3 punkty obrażeń, czyli zadaje w sumie 9 punktów maksymalnie. W połączeniu z bonusem od bohatera Xorma może zadać 12 punktów obrażeń, czyli dość sporo. To jest żywiołak, to jest neutralna jednostka. To jest czart, też jednostka niezwykła. Mam 3 karty w sumie czarta i tyle warto grać tych czartów, bo są naprawdę niezłe. Swobodny atak, czyli może atakować z każdego miejsca na mapie jednostkę znajdującą się w dowolnym rejonie mapy. 3 punkty ataku, 2 odwetu, 4 punkty zdrowia, także jest dość silny. Jest to oczywiście atak wręcz, także bonus od Xorma, czyli tego bohatera działa także na niego, czyli będzie miał 4 punktów ataku. Co dalej? Lim. Jest to magiczny strzelec. Magiczny strzelec, 3 punkty ataku, 1 punkt odwetu, 8 punktów zdrowia, niewrażliwość na odwet. Dobra jednostka, nawet bardzo dobra, można jej wrzucić 3 co najmniej karty, jak nie 4, naprawdę jest to dobry strzelec. Oprawca, kolejna jednostka. Niezwykła. Niezwykła, kolejna jednostka niezwykła, czyli te zielone. Kosztuje 5 surowców, czyli coś dość drogi, 5 siły wymaga, 1 punkt magii, 3 punkty ataku, 3 odwetu, 5 punktów zdrowia. Obszarowy wybuch, czyli działa tak samo jak starszy brat dręczyciela, jak widać. Działa tak samo jak kula ognia, czyli zaatakuje 3-4 jednostki maksymalnie. Może zaatakować też, w sumie zadaje obrażenia też naszym jednostkom, jeżeli będzie stała jednostka na polu rażenia wybuchu obszarowego. 3 punkty, czyli 4 razy 3, 12 punktów. Magiczny atak wręcz, czyli działa na niego bonus Xorma, czyli może mieć maksymalnie 4 punkty ataku. 4 razy 4 to jest 16 punktów, potrafi zadać obrażeń w ciągu jednej tury. No to jest naprawdę już kozacka jednostka. No opłaca się ich mieć dużo, jak najwięcej. Charci Lord, mam jedną taką kartę, naprawdę niezła jednostka, bardzo silna. Swobodny atak, specjalna umiejętność, 4 punkty ataku, 3 odwetu, 7 punktów zdrowia. Atak z powietrza, także nie działa na niego bonus od Xorma. Mam jedną tą kartę, ale można mieć ich kilka. Co jeszcze? Władca Otchłani, też bardzo silna jednostka, dość droga, nawet bardzo droga, 7 punktów surowców, 6, wymaga 6 siły naszego bohatera, 5 punktów ataku, 4 odwetu i 9 punktów zdrowia. Tak samo jak Charci Lord, ma on umiejętność swobodnego ataku, czyli może atakować dowolną jednostkę przeciwnika na mapie, na polu bitwy. Okej.
To by było tyle chyba stworzeń, choć nie, tutaj jeszcze jest Imp Chaosu, jest to jednostka bodajże epicka. Epicka jednostka, jakoś specjalnie ona to na mnie zrobiła wielkiego wrażenia. Jeden punkt ataku to nie jest jednostka do atakowania, to jest jednostka tak jakby do zadań specjalnych, czyli nie wiem. Ma ona specjalną umiejętność, gdy przeciwnik zgrywa kartę, musi odrzucić jedną kartę, czyli tak naprawdę będzie musiał odrzucić przy zagraniu, będzie za każdym ruchem będzie tracił, po zagraniu jednej karty będzie tracił drugą kartę, czyli będzie musiał wykorzystać tak naprawdę dwie karty na jeden ruch. No i co? Cztery punkty siły wymaga, cztery surowców, także nie jest najdroższy, są droższe jednostki od niego na pewno. Ale czy się przyda na polu bitwy, to już kwestia indywidualna. Można go mieć w swojej talii, ja go akurat specjalnie nie używam, bo nie przepadam wolę w sumie tą jednostkę ślepego brata. To jednostka neutralna, dodaje nam za co każdą turę dodaje nam jedną kartę, czyli tak naprawdę będziemy mogli mieć dwie karty gratis dostajemy i trzecią możemy wyciągnąć z umiejętności naszego bohatera. Zaklęcia to już tak jak mówiłem kwestia indywidualna. Xorb ma tylko szkołę ognia, szkołę magii ogień, także może tylko wybierać te czary. Bohater podstawowy bodajże ma jeszcze tą szkołę, jak ona się nazywała, pierwotną. Tak jak mówiłem, ja sobie chyba pogram Xorbem. Okej, co jeszcze można tutaj wybrać? Znaczy z czarów, co jeszcze jest fajnego? Mam kilka dobrych czarów. To jest na przykład dobry czar, wewnętrzny płomień. Zaklęcie na stworzenie trwa do twojej następnej tury. Zaczarowane stworzenie otrzymuje dwa ataku i dwa odwetu. No, dość silny czar. Co jeszcze jest dobrych? Szał jest dobrym czarem. Można wykorzystać obcą jednostkę i zaatakować jednostkę przeciwnika jego własną jednostką. No i oczywiście kula ognia zadaje 4 punkty, działa tak samo jak wybuch obszarowy, jak wybuch obszarowy tręczyciela albo oprawcy. Naprawdę silny czar, bardzo dobry i nie jest specjalnie drogi, bo kosztuje tylko 4, wymaga 4 punkty magii i kosztuje tylko 4 punkty surowców, a jest naprawdę bardzo silnym czarem. Co jeszcze? Spopielenie. Spopielenie na początku każdej tury każdego z graczy zadaje jeden punkt obrażeń wszystkim stworzeniom. Usuń spopielenie, jeśli na polu bitwy nie ma już żadnych jednostek. Aha, to nie wiem, czy spopielenie zadaje też, w sumie jeszcze nigdy nie użyłem tego spopielenia, także nie wiem dokładnie, czy ono zadaje też obrażenie naszym jednostkom, czy tylko jednostkom wroga. Nie jest to specjalnie drogi czar, ale szczerze mówiąc jeszcze go nigdy nie użyłem. Musiałbym zobaczyć jak to działa, czy to działa też na nasze jednostki i nasze jednostki też dostają obrażenia. Szczerze mówiąc nie jestem pewien tego, ale na pewno kula ognia według mnie jest lepsza. No okej, to by było tyle z omówienia jednostek Inferna. Jeżeli się spodobało, to lajkujcie, subujcie. Dzięki wielkie, polecam się, nara.